Dzień dobry, Krzysztof Repiński, witam i zapraszam na pytania do prezydenta. Dziś w studiu goszczę prezydenta Adama Burczyka, wiceprezydenta do spraw gospodarczych. Dzień dobry państwu. Panie prezydencie, za nami sesja Rady Miasta. Oj, bardzo pracowita, bardzo robocza. Dużo było chyba przygotowań i rozmów, i dyskusji z radnymi przed tą sesją. Dużo sprawozdań, uchwał. Chyba rekord był złożonych interpelacji, bo tylu radnych, co się wypowiadało w tej ostatniej części sesji, to nie pamiętam takiej sesji. Ale chyba najważniejsza była korekta budżetu, bo to oznacza zawsze finansowanie kolejnych inwestycji, kolejnych przedsięwzięć. No to może omówimy tą korektę budżetu. Proszę pytać. Zapytam może o te najbardziej jakby kosztowne rzeczy, które się w niej znalazły, żeby nie wymieniać wszystkich tam drobiazgów. No ale trochę... No te drobiazgi też są też czasami bardzo ciekawe. Dobrze, tak? Dobrze, będziemy omawiać. Okay, mamy na to super. Chwilę czasu, a więc no może od tej najbardziej znaczącej finansowo inwestycji, która weszła w tej korekcie, taki był punkt. Najdroższą, jakby największą zmianą to jest dopisanie zadania kanalizacja deszczowa na Prątnicy. Dlaczego to jest tak drogie i dlaczego jest ona tak ważna? Jest ważna dlatego, że bardzo od wielu lat mamy wnioski mieszkańców, radnych o przeprowadzenie remontu ulic i tego, co jest i mediów pod ulicami, ponieważ no, ta, że tak powiem, to miejsce jest zalewane, tam są problemy właśnie szczególnie wodne. I żeby móc w ogóle przejść do realizacji tych inwestycji zgłaszanych, to jest właśnie to miejsce musimy przygotować właśnie do odbioru tych wód. Myśmy już zrobili przekop No właśnie, to jest chyba kontynuacja, bo ja pamiętam, że taki duży projekt był. To jest tak, to już jest kilka... Nowego kolektora, zwiększenia jakby tej kanalizacji deszczowej, prawda? To jest kilka właśnie elementów. Najważniejsze było przejście pod 91, bo te prace jakby bardzo trudno uzgodnić z generalną. Ten element już został zrobiony. Zostały też zrobione przeprowadzenie, jakby odprowadzenie... Późniejsze odprowadzenie tych wszystkich wód do kanału. No i teraz przechodzimy na tą stronę 91 i właśnie ten element pozwoli... Na te uliczki, tak? Znaczy to jest taki element, który będzie zbierał wodę z tych wszystkich remontowanych ulic. I to jest jakby clue. Od tego możemy zacząć jakby wchodzić na poszczególne ulice. Rozumiem, że to jeszcze nie będzie prucie tych ulic, ale jeszcze nie, no ale żeby miejsca, tak. żeby ta woda miała się gdzie zbierać. Dokładnie. Także ten proces trwał to kilka lat. To są kosztowne. Bardzo kosztowne, on trwał kilka lat. Sprawy. Ale myśmy jakby dążyli właśnie do tego momentu i od tego momentu będziemy mogli zająć się ulicami. Kolejne punkty, no... Myślę, że ważne jest tutaj wsparcie dla państwowych instytucji, także dla jednej powiatowej i może o tym teraz powiedzmy. Tutaj jest plac przed strażą. To była bardzo trudna dyskusja, szczerze mówiąc, radni mieli bardzo dużo wątpliwości, ponieważ do tej pory zazwyczaj partycypowaliśmy w zakupie sprzętu. No i to jest zrozumiałe, tak? No, ci strażacy są w naszym mieście, oni nas ratują, czy cały powiat ratują, no bo to jest powiatowa straż. I tutaj nie było większych nigdy problemów. Natomiast plac no, wzbudza właśnie o tyle kontrowersje, że to jest jednak jednostka państwowa i wielu radnych tłumaczyło, że to państwo powinno jakby bardziej partycypować. Cokolwiek się mówiło, to ponieważ strażacy mają bardzo, bardzo dobry sprzęt. No i po tak zniszczonym, dziurawym placu no więc właśnie, no to jest... I tam też ćwiczyć i wyjeżdżać z remizy tyle razy. Ten sprzęt musi móc wyjechać, bo też jakby bardzo często sam mówimy plac i to się nam kojarzy właśnie jakimś parkingiem i tak dalej, i tak dalej. No to jest plac... taki teren manewrowy, roboczy. Dokładnie, po prostu. Dla pojazdów najcięższy pojazd straży pożarnej ma 55 ton. To proszę sobie wyobrazić, że to jest mały czołg, tak? Więc on musi się sprawnie... poruszać po placu. On się nie może ten plac zapanać, ale pod spodem jeszcze muszą być media. Więc bardzo trudna sprawa. Na dzień dzisiejszy udało się strażakom zrobić montaż przekraczający 1 000 000 zł z tymi naszymi środkami. I ogłaszają 300 000 od miasta. Wiem, że 300 000 od powiatu. Mirosław Augustyn mówił tu w tym miejscu. Tak, 300 000 od komendanta straży. Ponad 100 000 od pozostałych gmin. No i to pozwoli komendantowi na rozpisanie przetargu. Jak skończy się
ten przetarg, no to czas pokaże. Mhm. Jeszcze jest wsparcie też dla policji, czyli mundurowych wspiera miasto. No tak. No ale to tak jak to tutaj samochód, pan mówił, na samochód, tak, na sprzęt, no ale 80 tysięcy. Nie, no to znacząca kwota, i myślę, że bez tego, prawda? Policja też by tego samochodu sobie nie kupiła. Sam. Jest chyba też tradycja, że wspieracie szpital powiatowy. Właścicielem jest starostwo, ale służebność mieszkańcom Tczewa jest tutaj bardzo duża i to jest tradycja, żeby ten najnowocześniejszy sprzęt miał ten szpital. Prezydent taki wnioskuje, a radni, no, nie było większych problemów, uchwalają i przekazujemy środki na zakup sprzętu. Tym razem zwrócił się do nas szpital właśnie o takie... Ja nie jestem lekarzem, więc trudno mi... Mocelator, z tego co wiem. To jest jedna sprawa, czyli to jest do spraw właśnie tak związanych z zabiegami ginekologicznymi, laparoskopią ginekologiczną i też taką... I do dializ. Dokładnie, ale do dializ tych pacjentów, którzy nie mogą brać udziału, normalnie być przewożeni do stacji dializ, tylko są w tak złym stanie technicznym, że tak powiem, że właśnie na OIOM-ie czy jak wykonywane są te zabiegi. No to dobra sprawa. Ważna inwestycja. Bardzo, prawda? Ważna. Zresztą inwestycja w zdrowie zawsze jeszcze się opłaca. O jakich punktach korekty możemy powiedzieć? No jeszcze myślę, że wielu mieszkańców pewno zainteresują 50 tysięcy na procedurę zmiany granic miasta. Otwieramy ten temat już teraz, nie tylko mówiąc, ale już konkretnie działając, no bo prezydent nigdy nie ukrywał, zresztą w ogóle mówimy o tym głośno, rozmawiamy również z tymi, od których będziemy chcieli tę część, że tak powiem, gminy. A jak ta procedura się zaczyna? Bardzo ciekawy wątek tutaj. No najpierw musimy mieć opracowania, tak? Mhm. Już zanim przejdziemy do referendów, do rozmów z mieszkańcami i tak dalej, musimy mieć opracowania. Dwie rzeczy się wydarzyły właśnie na tej sesji. Pierwsza rzecz, zmiana strategii, i w tej strategii już jest zapis, tak, że będziemy wychodzić z tą inicjatywą poszerzania granic miasta. Dlaczego będziemy wychodzić? Bo to nie jest tak tylko, że chcemy zabierać jakieś fragmenty gminy, żeby je zabierać. No i właśnie kwota, która ma nam pozwolić rozpocząć tą procedurę. Czyli wytyczyć te granice i tak, jakby wytłumaczyć dlaczego, tak? Znaczy, to też nie są, też nigdy prezydent pewno nie ukrywał, że idziemy w kierunku Rokitek, tak? Idziemy w kierunku tego nowego osiedla, które powstało. Z jednej strony, no, ci mieszkańcy mówią, że mieszkają w Tczewie i się temu nie dziwimy, bo to są nasi mieszkańcy, tak? Z drugiej strony, no, mieszkają w gminie, a chcieliby czy korzystać właśnie ze żłobków, czy z przedszkoli, służby zdrowia, transportu i tak dalej, i tak dalej. Na razie póki co chodzi o ten nie część. Nie póki co, tylko dokładnie o ten fragment chodzi, tak? No myślałem, że potem może jeszcze kolejne. Nie. To nie chodzi o to, żeby zagarniać, to chodzi o to, żeby no jakoś sensem rozwijać miasto, tak? No, ubywa nam terenów, nie mamy już, mamy już coraz mniej terenów inwestycyjnych, tutaj szczególnie mówię o budownictwie mieszkaniowym i to jest chyba ten kierunek. Czy jeszcze o korekcie, czy możemy przejść do tej uchwały o TTBS? Czy prezydent jeszcze chciałby coś z korekty? Nie, no myślę, że to najważniejsze. Jeszcze Szpęgawsk, tak? Jeszcze Szpęgawsk. Tak, mówił o tym prezydent Pobłocki już, że jednak zdecydowaliście się wesprzeć. Radni też to poparli, ale znacznie niższą kwotą niż była na początku wnioskowana. Znaczy ona nie jest tak niska, bo jakby byłem na spotkaniu w Starogardzie na temat właśnie pomnika pamięci narodowej. To nie jest nieznacząca kwota, żeby było jasne. No, jakby ta cała idea moim zdaniem no nie poszła od samego początku tak, jak to się mówi, jak powinna iść, no ale w porę została zatrzymana, dogadaliśmy się i w tej chwili myślę, że skończy się realizacją tego pomnika. A już na 1 września ten pomnik będzie tam otwarty? Trudno mi w to uwierzyć, szczerze mówiąc, ponieważ tam są jakieś problemy przetargowe, a wszystko musi mieć swój czas. Mhm. No to zapytam jeszcze o przekazanie 2 mln zł TTBS-owi. Mhm. To jakby nie było w korekcie, tylko odrębna uchwała, tak? Tak. Tak naprawdę jest to druga uchwała, proszę. Najpierw przekazaliśmy jakby w poprzedniej kadencji 2 miliony i to są następne 2, czyli 4 miliony na realizację. Czyli wyjaśnijmy, mówimy o Tczewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego, czyli no, zarządcy nieruchomości miejskich, tak można to określić, który to no, potrzebuje tego wsparcia, bo to jest też montaż finansowy, z tego co wiem. Tak, bo
Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił program i żeby TBS mógł z tego skorzystać, no to musiał mieć jakby tę część swoją. I to ta część właśnie TBS-u, czy część miasta, no to są właśnie te ostatnie 2 miliony. Tu będziemy mogli się, mówię mogli, no bo... A jakby... co to za inwestycje, jakie te TBS przeprowadzi dzięki temu montażowi finansowemu, wkładowi własnemu pieniądzu? To jest budowa mieszkań komunalnych. Tutaj mówimy o Zatorzu. I to już będą następne dwa bloki. Zresztą w bardzo ładnym stylu, budowane jakby jedne, bardzo podobne jedne do drugiej. Czyli to osiedle Przy Prostej? Dokładnie. Przy ulicy Prostej. Przy ulicy Prostej. I po realizacji tego zadania TBS może odzyskać 45% środków, które zainwestował. No, czyli dobry projekt, tak? Dobry projekt. No to jak najbardziej. A ta, że tak powiem, misja powstawania nowych, nowoczesnych domów, mieszkań komunalnych, no jest przez miasto realizowana, wypełniana. No i proszę zobaczyć, że to ma sens, bo jakby na początku tak, no ludzie różnie do tego podchodzili, ale tam ci mieszkańcy jakby sami zagospodarowują te tereny. To są ci najlepsi nasi, że tak powiem, najemcy komunalni. I tam się fajna taka enklawa stworzyła i naprawdę dbają o te tereny. I to była naprawdę trafiona inwestycja. Też lokalizacja, też trafiona, bardzo. Jest dobra. No to jeszcze szybciutko zapytam. Jeśli chodzi o TBS, to możemy zahaczyć, że no... Ta nasza instytucja miejska została bardzo wysoko oceniona. No nie wiem, czy to konkurs jest, czy to jest pewnego rodzaju... Rankingu zajęła trzecie miejsce w kraju. I to podwójny sukces, bo raz, że sukces TBS-u, ale też sukces idei prezydenta, idei miasta, żeby połączyć trzy instytucje, które jakiś czas temu zajmowały się zarządzaniem mieszkalnictwem w mieście. Ten proces był bardzo trudny, no trochę trwał, ale myślę, że chociażby to trzecie miejsce w tym rankingu, no to świadczy o tym, że warto było przekształcić to, oddać cały zarząd mieszkaniowy TTBS-owi, bo miasto pięknieje, tak. Mi się też podoba, że TTBS jakby ma taką drugą gałąź, tą tak zwaną komercyjną, czyli zarabia również na inwestycje, które służą później mieszkańcom. Dokładnie. No. Budowa w tej chwili budynku na Sambora taka była idea. Już zaawansowana. Taka była idea. Nie wiem, jak tam w tej części przy Okulickiego, czy tam przy Armii Krajowej. Czy tam już się też wypełnia, tam już się ten teren też wypełnia, już się kończy, ale mamy inne lokalizacje, TBS ma dalsze plany rozwoju, więc no i dobrze, to jakby rokuje na przyszłość. No panie prezydencie, mam tu znacznie więcej pytań przygotowanych, ale nie zdążymy wszystkiego na pewno omówić, więc króciutko, szybki raport z inwestycji. Oczywiście nie omawiamy tutaj co tydzień wszystkich inwestycji, a staram się tak mniej więcej coś wybrać. I teraz może tereny rekreacyjne, bo też wysłuchałem z sesji, że tam kolejny etap jeszcze na Czyżykowie jest szykowany. I czy coś się jeszcze dzieje? No mieszkańcy pewno zauważyli, tak, że i jak patrzymy z góry... Na Nieckę Czyżykowską. Tak, jak patrzymy na Nieckę Czyżykowską, to po prawej stronie był taki teren, taki też bardzo zaniedbany, po prawej stronie od tych... No w głąb Orzeszkowej, dokładnie. Bliżej Ceglarskiej. I tam zieleń, jeszcze raz zieleń. No bardzo duże środki jakby zaangażowaliśmy. Tam w zasadzie łączka, trawnik, nic więcej. Dokładnie, prawda? Ale tam w tej chwili już chodniczki, tak, tam w tej chwili już się jakieś drzewka nawet pojawią, także to będzie takie miejsce spacerowe. Czyli to jest ten etap, ta tak, część z prawej strony, to 100 tysięcy, która była nieruszana do tej pory. Do tej pory była nieruszana. Chodnik dzielący, ta część rekreacyjna dla tej młodzieży. Ale to no docelowo pewno cała ta kadencja będzie co jakiś czas poświęcona temu, że będziemy w te trzy punkty, że tak powiem, czyli... Niecka na Czyżykowie. Dokładnie, bulwar, tak, i to miejsce... Teren rekreacyjny na osiedlu Staszice. Dokładnie, i będziemy tam punktowo też doinwestowywać te miejsce. Panie prezydencie, na co zapraszamy? Bo tak dużo się dzieje w ten weekend, no, ale to chyba dobrze. W następny i w kolejny. Jestem... Moja
poczta e-mailowa jest zasypywana zaproszeniami i informacjami o kolejnych wydarzeniach, które się dzieją w Tczewie i okolicy. Najpierw w dwóch słowach chciałbym skomentować. Ja w Tczewie pracuję 9 lat. O. I takiego tłumu ludzi na bulwarze z okazji Dnia Komunalnika i Dnia Dziecka, no to nie widziałem, szczerze mówiąc, nie można było ani zaparkować. Troszeczkę współczułem rodzicom, bo jednak te kolejki były... Kolejki były ogromne, tłumy. No ale to ludzi. Z jednej strony kłopot, ale z drugiej strony radość, że te nasze inicjatywy mają sens, no bo ludzie z tego chcą skorzystać. Ale powódź wam też pomogła, tak? bo ludzie przyjechali zobaczyć tą Wysoką Wisłę. No, myślę, niewątpliwie, że to się tak wszystko nałożyło. Tak. Że to, fajna tak. Sprawa. Ciekawość nad Wisłę ciągnie, jak Wisła. Ale też no, nie ukrywajmy, no, że miasto oczywiście, coraz bardziej wchodzi w te klimaty. Było zresztą, przygotowanych bardzo dużo atrakcji. Tak jak pan mówi, no, w tej chwili tydzień w tydzień coś się będzie działo i nawet po kilka imprez i trudno zaprosić. I natomiast ten bulwar będzie tętnim życiem, prawda? Oczywiście, że tak. Znowu. Zresztą, no, chyba 4 tygodnie z rzędu będą tam wydarzenia, imprezy. To fakt. No ale no, już nawet ten plac zabaw, no to raj dla dzieci. No to, co tam proszę się przejść popołudniami. Ja już... W weekendy dużo przyjezdnych, Pruszcza, z Gniewa. No i się nie dziwię, tak? Bo to fajna sprawa. Noc bibliotek, 8 czerwca. O 18 się zaczyna, czyli może jeszcze nie w nocy, tak? I no, zapraszamy Państwa. Ale do północy na pewno bardzo ciekawe, dużo wydarzeń. Dokładnie. 8 czerwca również od godziny 11 do 17 Caritas przy pomocy miasta. I nie tylko miasta, bo tu widzę również jest Biedronka, organizuje rodzinny Dzień Dziecka. Tam będą koncerty z takimi gwiazdami młodzieżowej i dziecięcej muzyki. No i będą prezenty. No właśnie, tym bardziej zapraszamy mieszkańców, bo warto. No, także to tylko dwie tutaj prezydent, tak, bo ograniczyłem. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co jeszcze będzie. Następny tydzień znowu cały bulwar, oby nam tylko pogoda dopisywała. Tak, będą i food trucki, i Milowicz, koncerty, tak. Koncerty i jeszcze będzie flyball, na co czekam. Tak. Na te psie sztafety. Fajna. Ale to będziemy jeszcze zapraszać za tydzień. Dzisiaj już panu bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Do zobaczenia.